Cześć kochani, witajcie po dłuższej przerwie w kolejnym odcinku serii Dibbler pyta. Chciałem zacząć od tego, jakby opowiedzieć o tym, jak to fajnie znowu być przed mikrofonem i mieć czas na kolejne wywiady, ale nie chcę trzymać zbyt długo mojego dzisiejszego gościa, bo ja naprawdę potrafię się rozgadać, więc przejdźmy do niego. Moim dzisiejszym gościem jest Damian Szymański, a więc CEO studia RenderCube. Oho, akurat jak cię przedstawiam, to moje koty zaczęły szaleć, zobaczymy jak pójdzie. Znam temat. Spróbuję jeszcze raz. Damian Szymański, CEO RenderCube, a więc studio odpowiedzialnego za świetnie przyjętą grę Medieval Dynasty. Damianie, witam cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich, witam ciebie też. Zobaczmy teraz, czy ja jeszcze pamiętam, jak zadawać pytania, bo naprawdę mam dłuższą przerwę po odrobieniu wywiadów. Powiedz mi, jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z game devem i dlaczego zostałeś na początku artystą 3D? To była dość ciekawa sytuacja, jeszcze będąc w szkole, bodajże to było gimnazjum, byłem jeszcze w gimnazjum, tak? Pojawił się nowy nauczyciel informatyki, on prawdopodobnie robił praktyki chyba studenckie czy coś w tym stylu i podejrzałem u niego na komputerze, że właśnie bawił się programem do 3D. Zainteresowało mnie to, bo wcześniej dużo rysowałem, dużo tworzyłem jakiegoś tam artu takiego rysowanego, malowanego. Zapytałem się go, co to. Pokazał mi mniej więcej, jak to działa. Dał mi też ten soft, żebym sobie mógł spróbować w domu. No i jakoś tak się zaczęło wszystko kilkanaście lat temu i trwa do dzisiaj, chociaż niestety teraz przez to, że trzeba zarządzać dość dużą firmą, fajnym, dużym projektem, no to już coraz mniej tego artu robię. Ale miło czasami sobie wrócić do tego i jakąś twarz czy postać czasami stworzyć. Czyli od samego początku byłeś tak naprawdę artystą, a ta grafika 3D po prostu nagle wskoczyła, nie? Tak, to był kolejny level. Kiedyś tam bardzo chciałem zostać malarzem, ale jak dowiedziałem się, że z tego jest raczej nie wyżyję, to zmieniłem front, no i poszedłem na te nowe technologie, a co się opłaciło bardzo, bo w tamtym czasie właśnie wszystko raczkowało w Polsce, na świecie też zresztą, i też udało mi się od razu szybko znaleźć pracę, zaraz po szkole i szybko zacząć robić dla dużych zawodników, tak? I przy dużych projektach, także wszystko idealnie się zgrało. Właśnie, ponieważ RenderCube to jest studio, które istnieje, jeśli się nie pomyliłem teraz, od 2012 roku, więc od już prawie 10 lat. I czym się zajmowałeś na samym początku? Bo na początku nie robiliście jeszcze własnych gier, prawda? Nie robiliśmy. Kiedy odszedłem z Techlandu, bo to był mój poprzedni pracodawca, zastanawiałem się, co dalej ze sobą zrobić, bo też relokacja troszeczkę mnie przerażała i nie chciałem zmieniać miejsca zamieszkania, a za dużo tych studiów nie było wtedy w Polsce. A to padł pomysł na to, że w czasie rozmowy z inną firmą oni mi zaproponowali, słuchaj, możesz, Damian, robić zdalnie, nie ma najmniejszego problemu, tylko musisz mieć firmę. Spróbowałem i tak pracowałem wtedy chyba rok lub dwa lata, zdanie właśnie dla tej firmy, później łapałem kolejne zlecenia, no i tak zaczęło się to kręcić, że tych zleceń było tyle, że sam nie dawałem rady, bo doba miała niestety tylko 24 godziny. Także po tym właśnie momencie, kiedy zdałem sobie sprawę, mówię, kurde, no nie, muszę zacząć żyć jakoś, a zacząłem zatrudniać pierwszych ludzi, no i się zaczęło wszystko po kolei. Czyli czekaj, bo tego nie wyłapałem chyba, jak robiłem sobie mój kiepski research. RenderCube na sam początku to byłeś tylko ty? Tylko ja. Super, fajna historia, bo zwykle jak rozmawiam z ludźmi o powstawaniu jakiejś firmy, to od razu jest tam jakiś zespół 5-6-osobowy, tak? A tutaj nie. Był człowiek orkiestra. Tutaj byłem sam, a później dołączyły do mnie kolejne super osoby, które praktycznie w większości pracują ze mną do dzisiaj. A tu już przechodząc w takim razie do waszego małego hitu, jakim jest, nawet nie małego, dużego hitu, jakim jest Medieval Dynasty, jak właściwie narodził się pomysł na tę grę i jakbyś też mógł powiedzieć, czym właściwie ta gra jest dla osób, które może nie miały z nią jeszcze kontaktu? Okej. Medieval Dynasty jest to połączenie gatunkowe w średniowieczu. Gra polega na budowaniu osady średniowiecznej. Dodatkowo mamy do tego elementy RPG-owe razem z symulacyjnymi i survivalowymi, czyli podstawowe potrzeby jak woda, jedzenie i tak dalej, gracz musi coś zapewnić, plus na późniejszym etapie gry musi zapewnić to też dla swoich ludzi w wiosce. I co jest wyjątkowe w tym projekcie, to jest to, że wszystkie gry survivalowe, które też miały elementy budowania, co my mamy u siebie, czyli budowanie wioski, miały elementy budowania, tylko że
To było puste, byłeś sam w większości. Chyba, że miałeś trybkę operacyjną, to mogłeś się pobawić z kolegami czy ze znajomymi, pograć razem, pobudować coś, tylko nadal to było bez życia. My dodaliśmy ten element życia, czyli dodaliśmy NPC-ów, których faktycznie możemy sobie w grze znaleźć, możemy z nimi porozmawiać, możemy wziąć jedną na przykład z kobiet za wybrankę swojego życia i mieć żonę, spłodzić dziedzica i tych ludzi przyjmować do siebie do wioski, co jest dość unikatowe i niespotykane w tych grach. I po prostu mamy poczucie życia, że nie jesteśmy sami, że budujemy to po coś, a nie tylko dlatego, że fajnie wyglądało, tak? Więc to nas wyróżnia dość mocno na tle innych konkurencyjnych projektów. Sam pomysł narodził się dość niespodziewanie, ponieważ swego czasu szukaliśmy właśnie wydawcy lub partnera potencjalnego, żeby pomógł nam w dalszych krokach z rozwoju studia, wiadomo. Po pierwszym projekcie, który zrobiliśmy. No i narodziła się współpraca z Topics Productions, to jest niemiecko-austriacki wydawca. Oni mieli swoją serię gier Dynasty. Generalnie traktowało o tym, że to był symulator życia, symulator community, troszeczkę, czyli po prostu oni mieli wcześniej gry na przykład Farmers Dynasty, gdzie byłeś farmerem, ale miałeś też otoczenie jakichś tam innych ludzi, wykonywałeś zadania, czyli takie pokłosie troszeczkę właśnie połączenia symulacji z RPG-iem. Dostaliśmy zapytanie, czy nie bylibyśmy zainteresowani zrobienia kolejnej instalacji tej serii w średniowieczu. Przez to, że zapiczowaliśmy troszeczkę inny projekt, ale też w średniowieczu, no to nadawaliśmy na tych samych falach. Jak usłyszeliśmy ten pomysł, mówimy, kurde, dobra, spróbujmy coś z tego zrobić fajnego, tak? No i zaproponowaliśmy dość innowacyjne podejście, bo stwierdziliśmy, że symulacja to za mało, że takich gier jest dużo, że to będzie za mało, więc zaproponowaliśmy dodanie dodatkowych rzeczy właśnie typu survival, city building, że to rozbudować. I dodatkowe elementy RPG, żeby jeszcze mocniej uwidocznić w tych grach. Udało się to, jak widać zresztą, podoba się to ludziom. Ocena jest super, w ogóle jesteśmy mega zaskoczeni. Od roku nie jesteśmy w stanie uwierzyć, co się stało. Tworzymy tą grę, jeszcze nie udało się jej popsuć, więc jest dobrze. Czyli Przez ten cały to czas. ciekawe, bo tak jakby ten Medieval Dynasty przyszedł trochę z zewnątrz, ale wy to zrobiliście tak naprawdę po swojemu. Tak. Padło tylko właśnie hasło o to, że chcieliby mieć średniowiecze w swojej serii, ale daje nam swobodę absolutną, jeśli chodzi o game design. Także game designersko tutaj mogliśmy poszaleć. Poszaleliśmy, bo to było ryzyko. Wydawca na początku tak, no wiecie, panowie, mamy serię kilku gier, dlaczego chcecie zrobić coś zupełnie innego, ale zaufali nam finalnie, no i to się opłaciło. No właśnie, bo tak jak już wspomniałeś, Medieval Dynasty to tak naprawdę jest taka mieszanka wybuchowa, jeśli chodzi o gatunki. Tam jest survival, tam jest RPG, tam jest symulator, tam jest strategia. I bardzo mnie ciekawi właściwie, jak wy utrzymujecie spójność takiego projektu. Jak wygląda to układanie różnych klocków, żeby bądź co bądź powstała koherentna gra na końcu. Wiesz co, wbrew pozorom te wszystkie gatunki nie są tak odległe od siebie. Dużo, dużo wcześniej firm, studiów, pomysłów było, z których mogliśmy czerpać, które działały lepiej lub gorzej. My staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie właśnie, jak już chcieliśmy dodać pewien element, który powiedzmy teoretycznie ze sobą nie pasuje, czyli FPP i strategia. No, praktycznie nikt tego wcześniej nie zrobił albo nie chciał robić, ze względu na to, że jak gracz ma grać de facto z tej pierwszej osoby, jak ma się wywoływać menu, co on widzi, jaka jest imersja w tej grze. My sobie zadaliśmy pytanie, jak to zrobić w najprostszy sposób, ale ciekawy. No i się udało. Tak samo RPG nie jest tak daleko od symulatora czy survivalu, no bo to są dość podobne systemy. Akurat najłatwiejsze w tej grze to było wymyślenie RPG-owego elementu, rozwoju postaci i tak dalej. I to powoduje też fajny motyw tego, że gracz ma cały czas rozwój i ta gra naprawdę, myślę, że jedno przejście jej, no 100 godzin w tym momencie to jest tak optymalnie, żeby odblokować wszystko, co jest w grze możliwe. Także dało nam to bardzo dużo, gracz się nie nudzi. To połączenie nie było trudne, aż tak, jak się wydaje, że było. Było ryzykowne, bo nie wiedzieliśmy, czy to się spodoba graczom, bo wiadomo, nam się mogło wydawać, że jest okej. Okay. Że fajnie się w to gra, że da się zrozumieć tą ideę, która za tym wszystkim stoi i zarządzanie. To było najtrudniejsze. Najtrudniejszym elementem właśnie było zarządzanie, czyli jak pokazać to graczowi, żeby wiedział, co się dzieje, na przykład z budynkami produkcyjnymi, czy są przypisane osoby, czy nie, czy ma zasoby, które są potrzebne do produkcji, żeby to wszystko zautomatyzować. To było ciężkie z pierwszej osoby, aczkolwiek wymyśliliśmy sobie coś,
coś na zasadzie książki, jak w innych grach są książki, gdzie masz receptury craftingowe czy coś na stylu. My po prostu to rozbudowaliśmy o pełny UI, który jest grą w grze de facto. I dużo ludzi na przykład na późniejszych etapach gry już spędza w tym UI-u nawet połowę czasu. Także zarządzając, zmieniając, przesuwając ludzi na przykład z budynku do budynku, zmieniając produkcję, że to mu teraz jest potrzebne większej ilości i tak dalej. Także jest to niesamowity system, jest to druga gra de facto u nas. Także i No. gracze ją ogarniają, także nie jest źle. Znaczy super, że wam wyszło, że zrobiliście to tak czytelnie, ponieważ no, mówi Tak. się, że jak jest wszystko, to jest nic tak naprawdę. U was jest naprawdę dużo, ale daliście radę zrobić to tak przejrzyste, że no, z tego co opowiadasz, gracze się po prostu w tym nie gubią. To jest super. Nie gubią się, na pewno jest dużo pytań, co cały czas rozwijamy, bo pierwsza wersja gry, która wyszła na Early Access, troszeczkę miała w brakach, jeśli chodzi o tutorial, o takie wejście, no bo to było coś innego, gracze tego jeszcze nie widzieli wcześniej, więc to rozwijaliśmy cały czas. Aczkolwiek community, które się stworzyło dookoła tej gry, no, potworzyło Wikipedię, pełne tutoriale na YouTubach i tak dalej, więc gracze wiedzą, gdzie szukać, jeśli Już mają na pewnym pytanie. etapie nie musieliście nic robić, oni sami Nie, sobie tłumaczyli grę, nie, tak? nie, ale przyłożyliśmy się teraz, na przykład chociażby w wersji 1.0, kładliśmy na to nacisk i pojawią się kolejne tutoriale, kolejne wprowadzenia do gry, żeby gracze mieli jeszcze troszeczkę łatwiej zrozumieć całość. Szczególnie, że mamy dużo więcej kontentu. No, kontentowo gra się powiększyła przez ostatni rok, no, minimum dwukrotnie, tak? Także jest jeszcze więcej do ogarniania niż było to na samym początku, jak Early Access wyszedł. Właśnie, bo tak niestety, drodzy widzowie, wyszło, że nagrywamy ten wywiad tuż przed premierą pełnej wersji gry, ale wywiad sam będzie opublikowany już chwilkę po tej premierze. Ale i tak pozwól, że cię spytam, macie, rozumiem, jakieś dalsze plany, żeby tego rozwijać? To nie będzie tak, że wypuścicie tego w czwartek i już sobie będzie, tylko chcecie faktycznie to długofalowo jakoś prowadzić, dodawać nowe rzeczy? Nie, no oczywiście, że chcemy jechać na Karaiby i zapomnieć na pół roku. Nie, no tak Nie, po przerwa, prawdzie. dobra rzecz, nie? Oczywiście, nie. Tak po prawdzie już dawno planowaliśmy to, że nie chcemy w Early Accessie być za długo. Na początku planowaliśmy tylko pół roku. Aczkolwiek się okazało, że to jest za mało, bo ilość pomysłów, która spłynęła i sami jak zaczęliśmy dalej rozwijać tę grę, widzieliśmy, że kurde, tutaj by się przydało to, tamto, siamto. Stwierdziliśmy, że rok czasu jest okej. Okay. Ludzie się nie znudzą jeszcze czekaniem, ci, którzy czekają na finalną wersję gry, a my już w tym momencie mamy ułożony plan na, myślę, że minimum rok kolejnego rozwoju. Także poinformujemy też o najnowszej roadmapie zaraz po wydaniu gry, także zobaczymy, jak się spodoba. Zapowiada się świetnie. A powiedz mi, ponieważ tak mi się wydaje, troszeczkę jak obserwuję, że mamy trochę wysyp gier, w których akcja dzieje się w czasach średniowiecza, bądź w czasach zbliżonych do średniowiecza. No mamy Mount & Blade 2, Chivalry 2, Crusader Kings 3, czy też polskie Hellish Court. I chciałem cię spytać, czy ty może... Jak myślisz, co jest powodem, że ten bądź co bądź wyeksploatowany już w grach temat średniowiecza wciąż interesuje graczy, co widać zresztą po liczbie recenzji Medieval Dynasty? U nas zadziałał taki jeden efekt chilloutu, tak zwanego. Czyli po prostu gra wyszła nam tak przyjemna do ogrywania, i to jest główny taki atut tej gry, że po prostu ona jest przyjemna, nie masz aż tak dużo zagrożeń, z którymi musisz się zmagać, i jest to symulator typowego wieśniaka w czasach średniowiecza. Tego nie było. Także wszystkie inne gry traktują o rycerzach albo wannabe rycerz. U nas tego nie ma, jesteś po prostu w realiach średniowiecza, żyjesz sobie, poznajesz świat, próbujesz w nim zaistnieć, próbujesz w nim też się rozwijać i umrzeć kiedyś, a kiedyś się przejmie tą rolę, twoją rolę jako gracza, twój dziedzic. Także to jest też zupełnie coś innego. Dlatego sam setting średniowiecza bardzo, bardzo nam pomógł. Jest fajny, po prostu jest fajny i ludziom się spodobał. A to, że jest gra chilloutowa i jest troszeczkę inna niż wszystkie, bo jak już wcześniej wspominaliśmy o tych chociażby trybach rozgrywki, to są elementy rozgrywki, które się składają na całość Medieval Dynasty. Po prostu jest to coś innego, coś totalnie innego. To nie jest kolejny Kingdom Come, to nie jest kolejny właśnie Bannerlord, który też tyczy o wojnach wielkich. Nie, tutaj się skupiasz na sobie i na najbliższym swoim otoczeniu, tak? Bez królestw takich wielkich, bez królów. Królowie są, ale są tacy troszeczkę nad tobą, bardzo wysoko jak bogowie, z którymi nie utrzymujesz, powiedzmy, kontaktu bezpośredniego na początkowym etapie gry, później troszeczkę już bardziej bliżej. No i też jesteś daleko do rycerza, tak?
Jasne. Bo od chłopa z widłami, no to niestety na rycerza nie pasowali za szybko. Ale fakt, to akurat ciekawe, że nie pomyślałem trochę o tym, że to może być faktycznie to Znaczy, Tak. żeby nie było, Medieval Dynasty ma wiele ciekawych elementów, Tak. ale właśnie, że to jest to chyba wyróżniające, że ty nie jesteś rycerzem, tylko, no po prostu jesteś, to ty powiedziałeś, tym wieśniakiem w czasach średniowiecza. Dokładnie, dokładnie. I to jest coś ciekawego, No. bo gracze tego nie widzieli od tej strony, tak? Jak de facto przekopywanie gnojów w świniarni, żeby przetrwać zimę, tak? Okej, okay, czyli mamy teraz w planach premierę gry w pełnej wersji, potem mamy w planach dodawanie kolejnych rzeczy na co najmniej przez rok, a może więcej. A jakie są jeszcze inne plany RenderCube? Już macie pomysł na jakąś kolejną grę? Mamy. Mamy dużo, dużo w zanadrzu fajnych projektów, które chcielibyśmy w przyszłości zrealizować. Jeszcze nie wiemy na tym etapie, który to będzie projekt i jak on będzie się kształtował. Czy to będzie kolejna instalacja Dynasty, czy to będzie coś zupełnie naszego już od nas. Najprędzej myślę, że w przyszłym roku zaczniemy preprodukcję. W trakcie, kiedy już będziemy dodawali i rozwijali Medieval Dynasty, zaczniemy już preprodukcję kolejnego projektu. No i zobaczymy, co to będzie i będziemy informować wtedy. Fajnie, nie chcecie być studiem jednej gry, prawda? Nie, zdecydowanie nie. A to tak wiesz co, schodząc już trochę na ziemię, chciałem cię spytać o to, czy ty w ogóle, jako CEO, bądź całkiem sporej spółki, masz w ogóle czas, żeby prywatnie grać dla przyjemności? Staram się znaleźć ten czas, aczkolwiek były momenty, szczególnie kiedy rozwijałem jeszcze studio, że nie grałem na przykład 2 lata, no bo nie było takiej możliwości, niestety praca po nocach i tak dalej. A teraz troszeczkę staram się nadrabiać to wszystko. Tylko, że większość są to gry typu one session, szybkie, typu chociażby, nie wiem, Rocket League. Ze znajomymi usiąść szybkie 2 mecze, jestem zadowolony, mogę iść dalej do pracy. Na to jest czas przy twoich obowiązkach, tak? Po Tak, prostu. powiedzmy, ale już mój ukochany gatunek, czyli RPG. Wstyd przyznać, Wiedźmina jeszcze nie przyszedłem, No także ale gdzie tu znajdziesz czas, nie? Na tak no gigantyczną dokładnie, grę. dokładnie, dokładnie, także staram się coraz więcej tego czasu znajdować, aczkolwiek mamy takie fajne plany, tak studio się rozwija teraz bardzo fajną stronę, kolejni ludzie dochodzą kolejne elementy, które chcieliśmy kiedyś mieć, chociażby nawet studio animacji, które teraz O. rozwijamy, no bardzo fajne projekty, które zabierają czasu, ale może się kiedyś uda przejść tego Wiedźmina. Słuchaj, to tak naprawdę pozostaje nam jedynie trzymać kciuki za RenderCube, za dalszy rozwój samej gry Medieval Dynasty i za wasze kolejne projekty. Ale na koniec mam jeszcze jedno pytanie, ulubione pytanie moich widzów, które każdy gość dostaje. Wyobraź sobie taką hipotetyczną sytuację, że zamykają cię na rok w izolatce, czyli masz mnóstwo czasu, ale możesz wziąć ze sobą trzy gry. Jakie byłyby to gry? Skyrim, bo wracam do niego namiętnie od lat. Oj, To to na byś się pewno. dogadał z redaktorem kebabem z Rondotiu, bo on uwielbia. Tak, ja to już nie wiem nawet ile wersji przyszedłem tej gry i albo starałem się chociażby odpalić. I tak naprawdę oni mogą wydawać PS5, PS6, PS7 i tak kupię. Także tak. Drugą grą to może byłby właśnie faktycznie Rocket League, ze względu na taki relaks, który czuję przy tej grze. No i też skill do gamepada, bo nigdy nie potrafiłem grać na konsolach, absolutnie, aczkolwiek ta gra pomogła i to bardzo mocno. Przez rok byłby czas, żeby nabyć tego skilla, co? Tak, zdecydowanie. Oj, oj, to Potem mogłem e-sport już tylko, nie? dokładnie, mogłem do e-sportu przejść. Call of Duty 2. O, proszę. Tak, to Ale była ten moja dwójka ta ulubiona klasyczna instancja. taka, tak? Tak, klasyczna dwójeczka, jedna z moich ulubionych gier ever. Też mógłbym ciągle strzelać, także w izolatce idealna. Pewnie już bym się znudził i zacząłbym szukać błędów w grze, ale zdecydowanie tak, to byłyby te trzy gry. Okej, okay, moim zdaniem bardzo dobre wybory. Na pewno Rocket League i Skyrim by ci zabrały dużo czasu, a Call of Duty tam od czasu do czasu można było sobie Dokładnie. postrzelać. To pozwól, że się trochę powtórzę jakby z tym, że trzymamy kciuki za RenderCube i patrzymy, co Dzięki tam dalej się wielkie. będzie działo z Medieval Dynasty. Bardzo szybko przeszliśmy przez te pytania, ale to dlatego, że słyszę, że jesteś konkretnym człowiekiem, który fajnie odpowiada, od razu wszystko wiadomo, co się dzieje. Więc dziękuję ci bardzo, że znalazłeś czas na ten wywiad i cóż, do następnego. Dzięki wielkie i pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy.